więc jedziemy sobie na trolling z Maćkiem. Będziemy pływać, więc postanowiłem, że nagramy relację z tego, bo bardzo rzadko nam się zdarza, żeby nas zabrał, bo po prostu często ktoś chce z nim płynąć. I jest godzina za 10. Ustawiliśmy się z nim o 6 u niego pod chatą, ale nie wiem, czy zdążymy, no bo jest kawałek. Pogoda jest bardzo spoko, słońce wstaje już, bezchmurne niebo. Zobaczymy. Dawaj młoda, bo się spóźnimy. No siema Maciek, fajnie, że nas Cześć. zabierasz. To właśnie nasz przewodnik wędkarski Maciej Wycech. On tutaj jest amatorem trolowania. Kupił niedawno ponton i sobie pływa. Byłem z nim raz na tym trolu. I tak sobie jedziemy. Gdzie teraz Maciek jedziemy tym razem? No chciałeś pływać z tyłu za hitem, no to jedziemy, No wodujemy właśnie, się na Kozanowie. aha. Będziemy pływać sobie za hitem, podobno jest tam trochę rybki. Zobaczymy. Czas pokaże. Tak chłopaki się wypakowują. Co robicie? No, wyciągamy wszystkie rzeczy, żeby naszykować sobie wynęty. To są takie specjalne, opatentowane przez Maćka rurki, które mocuje do burt i można sobie tu włożyć wędkę i umocować na trola. Także tego, o, sonda, takie tam trolowe ekwipunek. I bardzo ciężkie i bardzo ciężkie akumulatory. To są akumulatory żarowe, głębokiego rozładowania. Bardzo drogie, niestety. Ale na takim silniku elektrycznym można pływać wszędzie. A na spalinowym niekoniecznie. Pompeczka na akumulator. Ponton ma kilka komór, więc jak się jedna przebije, to nie pójdzie na dno, bo są jeszcze... Ile tu masz komór? Bo są jeszcze dwie komory wtedy. Ej Maciek, a czemu nazwałeś ten ponton Essox? No tak sobie, takie moje widzimisię. A wiesz co to jest Essox? No szczupak. No szczupak, no i tak Ale sobie miałeś nazwałem. zamiar łowić na niego szczupaki najpierw? Nie, niekoniecznie, ale... Bo z tego co wiem, to pod suma się szykowałeś. No podsuma, ale ta nazwa zawsze mi się podobała. Woda bajka. Na razie za gorąco. Maciek ma taki ponton z twardą podłogą, jest Stabilny. bardzo stabilny. I no wiadomo, nie przebije się tak łatwo ta podłoga wtedy ani nic. A teraz co ty Montaż jest wyciągasz? trochę taki kulawy, ale jak już się zamontuje, to A ty co wyciągasz? ja ławeczki. Też fajna sprawa. Co? Też fajna sprawa. No. Ale o ławeczkach jeszcze później powiemy coś ciekawego. To jest właśnie ten autorski patent Maćka, o którym wam opowiadałem na wcześniejszych ujęciach. No, zawsze się mylę, która jest która. Maciek, kto to spawał? A kurna, ja spawałem. Ale co? Źle ci te spawy sobie nie wyszły na Ja maksa, nie nie? umiem Taki spawać. plus 2 metry, jakby wziął, to nie urwałby tego? Nie. Nie? Ale liczy się, że jest przydatne. Nieważne jak wygląda, ważne, że się sprawdza. Można we trzech pływać. No, można wtedy we trzy, na trzy wędki. Tą trzecią dodajesz na rufę, no nie? Z tego co pamiętam. Też mam zaczep. Uchwyt zrobiony przez siebie. Bo Który? Aha, zaraz ci pokażę. Bo fabryczne uchwyty nie dają rady. Kupiłem ich ze trzy. Tu mam Nie, no odspawany. takiego czegoś też się nie... To jest ten taki do szalunków, co nie? Pospawany ze ściska stolarskiego. No właśnie, ścisk stolarski. No to grubo, powiem ci. Grubo, Maciuś.
Ale widać, że to lubisz. Lubisz trollować, co? Lubię. Odnalazłeś tym zajawkę następną. Oprócz Federa, to jeszcze trolling. Twoja alternatywa. Na gorące wieczory letnie. Powiem ci, że chyba teraz bardziej trolling niż, kurde, niż Feder, kurde, ostatnio. To ładnie. Garmina, tak? Garmin. Garmin. Uchwyt. Na stałe. Potem pokażemy jakieś nagrania. Jak pokazuje ryby i w ogóle. Jak będą ryby. Na pewno jakieś pokażę. Co nie młoda? No ja na pewno coś złowię. Tak? No na pewno. Właśnie, bo młoda pierwszy raz w życiu będzie trollować. Wtedy to płynęłaś, nie łapałaś no, przecież. No, ale byłam już na tym. No byłaś. Dzisiaj będziesz moczyć kija. Fajna pogoda. Może być? O tyle. O jednym wiesz, kurde, często. Uważaj 27 kg, kurde. Jeden akumulator. Po co są poduszki? Po 5 godzinach pływania dupa cię na zaboli. No, potwierdzam. Na tych twardych ławkach. Czekaj. Dobra. Zaczęliśmy trolling. Maciek, tak póki płyniemy sobie, póki zaczęliśmy płynąć. Co to, już ryby pokazuje? Jakieś? Tak. Te banany tutaj to są ryby. Patrzcie, ile ryby wodzie. A jak będzie duża ryba, to sonda będzie pipcić. O, już zaczyna. Na pomarańczowo teraz? Tak. To jest większa? Żółte to jest większe tutaj, to o. A nieraz są takie kawany na pół ekranu. Weź powiedz coś na temat zestawów. I pena czy Black Cat'a? BS-ów, czyli jakieś 100 gram wyrzutu, ale typowo trollingowy, krótki 2,40, kołowrotek Black Cat'a. Plecionka nie jest gruba, bo plecionka jest 0,18, ale dobrej firmy, wytrzymuje spokojnie. Jakiej firmy? To jest Dajwy. Aha. To jest nawinięte jakieś 250 metrów plecionki. Czyli no grubo. I robimy sobie wstępny rzut. I na jaką to taką 10-15 metrów, tak? Nie, dalej, bo teraz sobie otwieram, zostawiam kabąk otwarty, ruszam. Młoda, no rzucaj też zestaw. Ja rzucę później na razie. Ale to musi zobleram sobie, weź sobie wybierz. Aha. No, szczęście ja tak nowicjusza. Ja tak puszczam na 30-40 metrów, nie? Mhm. I jak one głęboko tobie schodzą? Zależy, właśnie, wszystko zależy tak, od głębokości wody. Im płyciej, tym krócej trzeba. Ewentualnie wolniej płynąć. No bo poblery, ten akurat, który ja mam, schodzi do 9 metrów. Ale tutaj takie głębokości są na odrze. Czyli puściłeś krótko, żeby tak głęboko nie zszedł? Żeby nie schodził tak głęboko. Okej. Okay. To się wyczuje, bo zobaczy się po szczytówce, jak zaczyna zaczepiać o dno, no to wtedy albo go podwijam trochę ze 2-3 metry, albo zwalniam prędkość pontonu. Aha. No dobra. Co młoda, wybrałaś już coś? Takiego? Może być, jak najbardziej. O, konik? Myślisz, że coś będzie? No na pewno coś będzie. No dobra. To jeszcze ja zarzucę. Kije zarzucone. Mamy. Wszystkie trzy. O. Trzeba do karty wpisać. Tak. Do karty trzeba wpisać. Właściwie to przed wędkowaniem powinniśmy to zrobić, ale że nam ja się... Ja wpisałem w domu. Że byliśmy głodni w trollingu, to zaraz to zrobimy. W zeszłym roku miałem kontrolę z kapitanatu.
No mi nawet długość pontonu zmierzyli, bo to w zależności od długości środka pływającego są inne przepisy dotyczące wyposażenia. Na przykład tam jak masz ponton 4 metry i więcej, to musisz mieć już koło ratunkowe, musisz mieć po bokach odbojniki, te gruszki takie, te nie? Aha, no, no, no. A jak silnik spalinowy, to gaśnica musi być. Zresztą gaśnica już musi być powyżej 4 metrów, niezależnie od tego, czy masz silnik spalinowy, czy elektryczny. Chociaż jest przepis, o którym mało kto wie, że nie musi być gaśnica, wystarczy wiaderko. Jak jest wiaderko na łodzi, jak jest wiaderko na łodzi, to nie musisz mieć gaśnicy. Ale to jest przepis, o którym mało kto wie. To takie ciekawostki warto wiedzieć. A kontrolę w zeszłym roku miałem kontrolę na 30 wyjazdów, miałem 28 kontroli, a w tym roku jeszcze nie miałem żadnej. Ty, a nie myślisz o tym, żeby zostać przewodnikiem tutaj trollingowym? Nie jestem aż na tyle, że tak powiem, zorientowany. Ja dopiero troluję drugi rok. Ja to w ogóle jestem amator, nie? Godziny trwa. No. I co, młoda? Czekamy. Czekamy, nie? Ogólnie to jest taki relaksik. Dopiero zaczyna się zabawa jak tego. Jak coś pokażę będzie. Pracę wędki. Jak ona się zachowuje na woblerku, o teraz dobrze widać. Leciutko sobie drga. Może uda nam się jakieś branie nagrać, jak będzie. To jest dopiero jazda. Bez trzymanki. Więc słuchajcie, pływamy już godzinę czasu. I póki co sonda co prawda co jakiś czas pokazuje ryby. Ale na 3 wędki mieliśmy tak naprawdę jedno stuknięcie. Dokładnie to ja miałem to stuknięcie. I... no słabo jest. Ogólnie tam inni panowie sobie trollowali, obok nas to złapali sandacza. Na razie cisza, zobaczymy. Jesteśmy tutaj w okolicach mostu milenijnego i pływamy sobie cały czas w stronę Kozanowa. No ale jest tak, płyniemy sobie na przykład i nagle napływamy na górkę, gdzie wypłyca się i trzeba by zwinąć zestaw albo co, bo będzie czepiał, a tu możemy sobie zrobić w ten sposób. Ponieść kija do góry, więc automatycznie wobler też idzie do góry. Przepływamy sobie przez górkę, co widzimy na sondzie. Przestaje czepiać, opuszczamy sobie z powrotem kija na dół. Taki jest mój pomysł wykorzystania uchwytu do wiosła na pontonie. Wędkarzy tutaj, którzy trollingują i tak dalej, nigdzie czegoś takiego nie spotkałem, a z kolei ludzie, którzy mnie spotkali, pytali się, gdzie to kupiłem. Co ty gadasz? Tak. No to mogłeś powiedzieć, że nie zdradzisz tej tajemnicy, ale że za odpowiednią ilość gotówki. Zastanawiałem się, czy nie robić takich podpórek właśnie do pontonu, czy nie robić takich i nie sprzedawać. Ale no, musiałbym mieć dobrego spawacza. Bo... zmieniliśmy trochę plan wycieczki, plan trollingu, bo Maciek stwierdził, że jeszcze tutaj w tą stronę nie pływał. Ale nie ma ryby tutaj, więc za chwilę będziemy się zawijać. Tylko chciałem wam pokazać z tej strony elektrownię wrocławską, jak to ciekawie wygląda. Wszystkie te urządzenia do rozładunków, załadunków. Ty tu mieszkasz we Wrocławiu od kiedy? Odkąd się urodziłeś pewnie? Od urodzenia. Ja też, ale aż tyle to nie żyję. Tylko krócej. A, ja jestem starszy od węgla. Wiedziałem, że to powiesz. Załadunek barki. Rozładunek z tego. Z wagonu. O. I cały węgiel, czy to koks, czy nie wiem co, to na barki, o, hop. Koks to miał węglowy do elektrociepłowni. No, tak jak Maciuś mówi, to jest miał węglowy, słuchajcie. Barka Bizon 0120. Czy tyle barek jest? Taka sytuacja, elektrownia, proszę państwa. Maciek, opisz teraz ten widok z tego. No co, no drobne ryby. Tu stoją ryby, to jest drobnica, no tu stoi grubsza ryba.
Mogą być to sumy małe? Mogą być. Sumy może ale być. Ale z Twoich doświadczeń trollingowych, jakie to może być ryba? No to ryba? Nie, to teraz może się sum pokazywać. To, tak? To i już sonda piszy i to może być sum. Mhm. Ale generalnie głębokość... tak jak pływamy dzisiaj, to dużo ryb pokazuje? No nie pokazuje za dużo ryb. No i masz głębokość, sonda pokazuje w tej chwili 5,7 plus pół metra w dół, bo jest sonda pod silnikiem, no to jest ponad 6 metrów, tak, głębokość. A jesteśmy od brzegu, weź pokaż teraz brzeg, jesteśmy od brzegu na jednostce, ile? 20 metrów? 10 metrów, kurna, 15. Zwolnij. No jest branie, zwijamy. Nagrywaj, mała. No jak to mam zjeść, ma nagrywać? Ej, zahaczyło. To zaczep jest. Zaczep? No. No weź. Weź. Fałszywy alarm, Jezu święty. Ale powiem ci, kurde. Z tego co... Najpierw tu. Później tu. Mamy taki wagonik. Który sobie zjeżdża. Do zaczepu? Po czym będziesz wiedział, że już jest przy zaczepie? No luźny się, sznurek się zrobi luźny. Już o, chyba nie? Już mam luźny sznurek. I teraz złapało mi zakrętlik. Złapało zakrętlik przyponu. Cyk. Poszło? Ale jaja, no poszło. Proszę bardzo. Zaczepił zakrętlik. I nie ma siły, kurna. Z brzegu jest ciężko, bo ja to stosowałem bardzo często przy spinningu. I nie zawsze mi się udało. Dlatego, że nieraz kąt żyłki między... Czekaj, muszę to przeciągnąć tu, bo nie chcę przejść. Kąt żyłki między kijem a tym nie pozwalał na to, żeby wagonik zjechał, nie? No. Ale jak jesteś na środku pływającym, to możesz płynąć, że ten wagonik ci spływa pionowo. A jest to tak skonstruowane, tutaj jest taki ostry ten, że spływając zaczepia zakrętlik, tak? I pociągniesz najwyżej kotwicę rozegniesz. Aha. A ty co, mała? Ja zmieniłaś sobie. Na jakiego? Pokaż. Na takiego? No, teraz na takiego. Czerwony killer. Czerwony killer, zobaczymy. Fajna pogoda się zrobiła, typowo sumowa. W czwartek na niego był sum wyciągnięty. O, proszę. Młoda chyba ma rybę. Jezu. Wygrasz ze mną dzisiaj? No kurwa, co wy robicie? To masz branie też? Nie wiem. No, była, niech była... młoda najpierw ściągnie. Teraz to już. Co, nie ma nic? Była i chyba się... Kurde, zmyła. Teraz do brzegu się fałszywe. A te to są drobne, tak? Tak, tu jest drobna ryba. To, ale to już są grube ryby. Czyli tak jakby wychodziły już na żarowisko. No czemu nie chcą brać? Dokładnie. Tak jakby wychodziły, tak jakby się czaiły na drobną rybę, ale no nie chcą brać. Może zaraz weźmie. Tak łatwo skóry nie odda. No jest sandaczyk. Dzisiejszy połów. Tak. Maluteńki sandaczyk. Chyba to wszystko na co nas stać dzisiaj. Tak samo ostatnim razem, czyli pod koniec. Na sam koniec, jak już spływamy do brzegu. Taki o. No może ma ze 30 cm, może 35. No. Płyń mały. Czy prowadź dziadka? O, już, trudno się obraca. Boż. Dziadka przyprowadź. No bo gówna nie złapałem. I podsumowując ten cały wyjazd,
Myślę, że w filmie zawartych jest parę istotnych informacji na temat wędkarstwa trollingowego. Ja na koniec na szczęście udało mi się z honorem wyjść, zejść z wody i złapać jednego krótkiego sandaczyka. Z czego jestem bardzo dumny, bo już dawno sandacza nie złapałem. A ty coś, parę słów od siebie dodasz jeszcze na zakończenie, na podsumowanie? No, mogę powiedzieć tak. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, no niestety. Raz na wozie, raz pod wozem. Cześć, dzięki.